będziemy jeść. Ale się wyszukuje owsiankę. Dla siebie mam tutaj kanapeczki z ogórkiem i z rzeżuchą. Powoli się już kończy, będę wysadzać coś nowego. Tak? Idziemy na krzesełko. Będziemy jeść. Dobra, pomyślałam, że się teraz tak szybko podmaluję. Fryzura też jeszcze nie gotowa, ale później to już na sam koniec się przyczeszę. I słuchajcie, jakiś czas temu dostałam przesyłkę od Lumena i pokażę Wam tylko tak szybko, co dostałam w paczce. Mamy tutaj taką piankę do mycia twarzy. I z tego, co tutaj czytałam, ona ma nie zaburzyć neutralnego pH skóry. Ma być przyjazne dla skóry pH. Delikatne, ale głębokie oczyszczanie, więc to jest coś, co mnie tutaj interesuje. O, bez wysuszenia skóry. Zobaczymy. Tutaj mam żelową maskę z Lumene. Coś takiego. Tutaj też jest jakaś żelowa emulsja. Od normalnej do tłustej skóry, która ma być mocno nawilżająca. Tutaj mamy zestaw takich mini próbek. Ja w sumie już tych próbek używałam, bo kiedyś otrzymałam je w kalendarzu adwentowym. Tutaj mamy jakiś zestaw kosmetyków z witaminą C. Mamy puder z Lumene i mam też podkłady. Podkłady kremy CC z SPF 20. I tak właśnie sobie myślę, że dzisiaj jednego z nich użyję. A użyję w odcieniu Fair. Myślę, że ten odcień mi tutaj będzie pasował. Także tak, zrobię dzisiaj taki szybki makijaż. Buzi mam nawilżoną, więc w sumie tutaj nic dodatkowego nie potrzebuję. Ten odcień powinien być ok. Jeśli się drzwi otwierają, to jest kot. No i dobra. Krycie tego kremu CC jest średnie, ale bardzo ładnie stopy się ze skórą i ma takie naturalne wykończenie. Ale później normalnie będę jeszcze używać korektora, pudru, bronzera i tak dalej, więc będzie taki mój normalny, codzienny makijaż. Mam szczotkę pomadową. Ok, krem CC nałożony. Już tutaj rozpuściłam włosy, bo muszę dziś się za chwilę uczesać. Źle to wygląda. Dobra, normalnie nakładam korektor z L'Oreala. A dzisiaj będzie ładny dzień. Dzisiaj jest czwartek, właśnie miało być cieplej. Aczkolwiek z tego, co słyszałam, weekend znowu ma być brzydki, więc szkoda, trudno. Ale powiem Wam, że zamówiłam kompostownik. I będę wyrzucać tam jakieś odpadki organiczne i słuchajcie, już zaczęłam odkładać i w sumie mam już pełny pojemnik, a kompostownik do mnie idzie, czekam właśnie na kuriera, powinien przyjść dzisiaj albo jutro i powiem Wam, że nie dosyć, że będę miała fajny właśnie kompost pod jakieś warzywa, krzewy, jakieś kwiaty, dobry nawóz, to przy okazji też ograniczam produkcję śmieci, więc to jest fajne. Nie jest to jakiś duży kompostownik, bo 480 ml, więc myślę, że nam to w zupełności akurat wystarczy. Nie potrzebujemy nic większego, aczkolwiek wszystko okaże się w czasie. Dobra, i teraz puder z Kat Von D. Pod oko, żeby tylko ten korektor utrwalić tutaj. No i przy okazji, jak już używam bronzera i mojego pędzla właśnie do konturowania, to słuchajcie, na moim Instastory udostępniłam zniżkę na pędzel i jest to aż 20%. Nie wiem, czy kiedykolwiek aż taką zniżkę udało mi się udostępnić. Zwykle chyba było to 10 albo 15. I dzisiaj stwierdziłam, że w sumie tak ile? Dwa dni temu chyba, że udostępnię zniżkę 20% na pędzel, więc jak macie ochotę, jeśli planowałyście kiedykolwiek zakup bądź czekałyście na zniżkę, to teraz jest fajna okazja. Link oczywiście znajdziecie na dole w opisie, w sumie pod każdym filmem linkuję do mojego pędzla. To jest oczywiście naturalne, więc tam sobie znajdziecie. Jeśli nie słyszałyście nigdy o tym pędzlu, to mogę Wam powiedzieć, że to jest włosie naturalne,
z kozy, super miękkie i ono jest ręcznie dobierane, nie jest w żaden sposób tutaj cięte, więc to zakończenie włosia jest naprawdę super mięciutkie. No i to jest skośny pędzel, który tutaj idealnie dopasowuje się do kształtu policzka, więc jesteście w stanie wykonać naprawdę szybkie konturowanie twarzy, zaznaczyć też czoło, szczególnie jeśli macie wysokie, szerokie, tak jak moje, no to lepiej jest używać takich większych pędzli, które równomiernie rozprowadzą produkt, aniżeli takich mniejszych, którymi się tutaj musicie namachać, rozpracować, żeby nie było żadnych plam. No ten pędzel po prostu ułatwia rozprowadzenie produktu, szczególnie jeśli praca z samym produktem jest trudna. Więc tak, i mamy tutaj drewniany trzonek w kolorze miód, nudziakowym i złotą skówkę. Czy skówka w kolorze złota. No i to w sumie chyba tyle z takich najważniejszych informacji o pędzlu, a tak naprawdę wszystkie informacje szczegółowe znajdziecie w opisie na stronie tego produktu. I właśnie od jakiegoś czasu też używam różu. Bardzo chętnie wykorzystuję ten z Maybelline. To jest odcień 40 Pink Amber. Bardzo ładnie wygląda. Bumka. Czas zrobić włosy. Make-up gotowy. Może być. Słuchajcie, dzisiaj wzięłam się za takie małe sprzątanie i dezynfekowanie powierzchni w domu. Ogólnie powiem wam, że ta cała sytuacja wpłynęła na mnie w ten sposób, że zwracam uwagę na na dezynfekowanie niektórych powierzchni i tak jak wcześniej tego nie robiłam, tak teraz wiem, że chyba będę robiła to regularnie, bo chcąc nie chcąc, jak coś dezynfekujecie spirytusem, mocnym alkoholem, to okazuje się, że to fajnie też zabija nieprzyjemne zapachy, więc zauważyłam, że nie ma sensu kupować jakichś zapachów czy rozpylaczy takich, wiecie, do pomieszczeń, bo to i tak mija. W żaden sposób to nie zmniejsza nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniu, jak na przykład w pomieszczeniu z kuwetą, tylko właśnie po prostu zwykły płyn, alkohol i to jest najlepsza rzecz. I na przykład ostatnio zaczęłam dezynfekować kosze na śmieci. Za każdym razem, kiedy wymieniam worki, zanim włożę nowy, czysty worek, to dezynfekuję kosze na śmieci, a mamy segregację, więc tam cztery kosze dezynfekuję. Dezynfekowałam łazienkę, bo umyłam na dole i wszystkie klamki. Nie robię tego regularnie, ale raz na jakiś czas po prostu warto to zrobić i też blaty w kuchni zdezynfekowałam, bo tutaj czasami też kładziemy jakieś kartony, jakieś paczki, więc też wypada to od czasu do czasu zdezynfekować, nie mówiąc już o tym, że tutaj jedzenie też ląduje i deski do krojenia i tak dalej. Przyszła przed chwilą do mnie paczka z Zoewy, co mnie zaskoczyło, bo wypuścili, słuchajcie, pudry do twarzy. Już Wam mówię, jak to wygląda. Będzie dostępnych 6 odcieni pudrów. Ja w tej chwili do testowania dostałam 3 i mamy też pędzel do pudru i mam te 3 najjaśniejsze odcienie, czyli w kolorze. Sorry za paznokieć, ale muszę z nimi coś dzisiaj zrobić. W kolorze różowym, żółtym i takim ciemnym, opalonym. I to wygląda w ten sposób. Czemu teraz? Proszę Was, czemu teraz? I słuchajcie, opakowania są bardzo fajne. W ogóle są takie solidne. To jest oczywiście plastik, to nie jest szkło, ale wygląda jak szkło i też jest takie ciężkie, jakbyśmy trzymały coś fajnego, takiego luksusowego. Bardzo mi się podoba. W ogóle jak otworzycie, to tutaj, właśnie tutaj chyba jest sitko, ja to muszę odkleić, bo ja nawet tego nie odkleiłam, nie sprawdzałam, nie macałam tego pudru. Myślę, że zrobię test, bo jestem podekscytowana w ogóle tymi produktami. Zobaczymy. O, który ja odcień otworzyłam? Ten żółty, ale kurczę, wydaje mi się, że on będzie dla mnie dosyć ciemny. Jest jeszcze taki jaśniutki różowy. Ja sprawdzę wszystkie odcienie i pokażę Wam na pewno w filmie, aczkolwiek nie wiem, czy zrobię to we vlogu, czy w osobnym filmie makijażowym, więc dajcie mi znać, jak wolicie. Chociażbym chętnie zrobiła właśnie jakiś taki makijażowy film.
Kurczę, ten różowy jest z kolei też taki dosyć intensywny, a ten żółty? Okej, okay, no zachowują się dosyć transparentnie. Zobaczymy, jak to będzie później wyglądało przy teście. Jak otwieracie, no to macie tutaj takie sitko, a z kolei tutaj na wieczku jest jakby takie wybrzuszenie, które zatyka to sitko i teoretycznie za każdym razem, jak będziecie ten puder gdzieś ze sobą zabierać w transporcie, w podróży, to nie powinno się wysypywać, więc to jest, kurczę, rewelacja. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. No. Nic nie jest wysypane, fajnie jest zabezpieczone, słuchajcie. Jeszcze tym potrząsnę. Potrząsnę porządnie i zobaczycie, jak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że to nic. Czyściutkie. Opakowanie bardzo, ale to bardzo mi się podoba, także to jest na plus. Wcześniej żadnego takiego opakowania nie widziałam. Więc rewelacja. Bardzo fajny, taki innowacyjny pomysł. No, jak się sprawdzi, to może być coś fajnego, bo kolejna sprawa, macie tutaj aż 14 gramów pudru. 14 gramów pudru, więc to jest spora ilość, całkiem sporo pudru. Bo z reguły robi się tak 10-20, to już jest taki maks, ale no, 14 to już jest całkiem fajna ilość, także... Aha, i będzie, słuchajcie, ten puder dostępny od 20 kwietnia. Myślę, że powinno być od 20 już w Sephorze. I będzie kosztował $26, czyli co? Coś ponad stówkę. 22 euro, no, jakoś tak. A pokażę Wam, słuchajcie, jeszcze sadzonki, bo... chyba pokazywałam Wam, jak się rozrosły, ale tak przez chwilę. Więc pokażę Wam to teraz, słuchajcie. I to wygląda w ten sposób. I teoretycznie pomyślicie, że jest tego w tym momencie dużo, bardzo dużo, że więcej niż miałam na samym początku, ale to dlatego, że po prostu zaczęłam pikować i przesadzać, bo jak zobaczycie tutaj, one, słuchajcie, te pomidory mają za gęsto i one nie rosną tak, jak powinny. Więc zaczęłam je przesadzać mniej więcej tak po 3-4 sztuki w małej doniczce i od tego momentu, jak je przepikowałam, to te zaczynają ładnie rosnąć i mają już nawet więcej liści, więc idą w górę, rozwijają się bardzo fajnie. I to, co mi się tutaj podoba, to, co mnie cieszy, to truskawka się pojawia i tutaj też mała truskawka, więc tak. I tu mamy szczypiorek. Tutaj mamy szpinak, zobaczcie, jak bujnie rośnie i wysiałam też ogórki. No, tu mamy pietruszkę, tu jest mięta. A jeśli chodzi o pomidory, to mam koktajlowe, bawole serce, malinowe i takie zwykłe lubań. Właśnie, a jeśli chodzi o paprykę, to powiem Wam, że to jest dramat, nic mi nie wyrosło, więc nie wiem, o co chodzi, nie wiem, dlaczego mi nic tutaj nie wyrosło. Tutaj coś jest. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest papryka. I to już nie wiem, nie wiem, co to jest. A może to z jednego nasionka? Ale słabo rośnie. No w każdym razie tak to wygląda w tym momencie i czekamy oczywiście na cieplejsze dni, czekamy na maj, aż to wszystko przesadzę. Wiem, że jest tego za dużo i na pewno będę się po prostu dzielić z jedną mamą, z drugą mamą i pewnie z kilkoma jeszcze innymi osobami, no bo na mnie jedną to jest troszkę za dużo sadzonek, więc na pewno będę się dzielić. Właśnie dotarła do mnie przesyłka i przypomniałam sobie, że zamówiłam jeszcze rabarbar. Zobaczcie, już takie gotowe sadzonki. Rabarbar, tutaj mamy chrzan. To, kurczę, nie pamiętam, co to jest. To są jakieś kwiaty ozdobne, więc będę to akurat przesadzać do doniczek, a tutaj są na pewno goździki, kwiatki. Kurczę, a to właśnie nie pamiętam. Nie mogę się rozczytać. A tutaj z kolei jest kompostownik, więc zobaczymy, czy dam radę to złożyć. Jak nie, to poczekam na męża, a tym zajmę się może teraz i będę sobie to przesadzać. Ok,
Okej, okay, dzisiaj zrobiłam sobie loki. Jestem bez makijażu, dlatego że planuję dzisiaj zrobić dla Was test tego pudru Zoewy. Stwierdziłam, że zrobię jednak osobny film, żeby łatwo było znaleźć recenzję tego pudru na YouTubie. Więc tak, będzie osobny taki dosyć, tak myślę, szybki film. A dzisiaj, słuchajcie, mam kolejne deski do malowania, bo będziemy robić jeszcze więcej skrzyń, więc jak widzicie, plany co chwilę się zmieniają. Ja mam co chwilę jakąś inną koncepcję. Więc będziemy robić więcej skrzyń. I w ogóle też chyba będę robić osobny film na ten temat, dlatego że kilka osób prosiło mnie, żeby zrobić odcinek, no film o tym, co wysiałam, o moich sadzonkach, o skrzyniach, więc też zrobię filmy właśnie na ten temat. Czemu nie? Usunęłam hybrydy, moje paznokcie po prostu zaczęły się łamać po bokach, musiałam je znowu skrócić. Na razie nie mam ochoty na ich malowanie, aczkolwiek przydałaby im się jakaś odżywka, bo wyglądają źle. I słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o nożach, bo dostałam ostatnio w prezencie, miałam urodziny i poprosiłam męża właśnie o noże, dlatego że te, które już mieliśmy, były zniszczone i zrobiły się tępe i stwierdziłam, że chcę po prostu coś nowego i porządnego. I to jest, już Wam pokazuję, jaka to jest marka, mam dwa noże. O. I ten jest idealny, słuchajcie, do siekania od siebie i do siebie. Naprawdę fajnie się trzymają w ręce. I słuchajcie, one są bardzo ostre. Do tego stopnia, że ja nigdy wcześniej nie miałam tak ostrych noży. No i oczywiście podczas pierwszego mycia przecięłam palec. Więc noże zostały już ochrzczone. Są naprawdę mega ostre, do tego stopnia, że trzeba uważać, co się nie robi i jak się kroi, bo łatwo zrobić sobie krzywdę, więc naprawdę bardzo dobre. Jak gdybyście szukały jakichś noży, to te bardzo Wam polecam, w tym świecie. Otwieram. Przyszła do mnie paczka z... Będziemy tutaj widać z pigmentu. Zobaczymy, co jest w środku. Okej, tutaj mam karteczkę Rezivo, próbki, wypełniacze. Peeling do ciała, Lotus Effect. Regenerujący peeling do ciała, efekt lotosu. Złuszcza, głęboko oczyszcza, intensywnie regeneruje skórę, od razu staje się gładka, miękka, silnie nawilżona, ujędrniona. Efekt lotosu, czyli wrażenie absolutnej czystości. Wspaniały zapach daje prawdziwą przyjemność stosowania i atmosferę jak w domowym spa. Okej, okay. Tak to wygląda. Szklane opakowanie. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Coś tutaj jeszcze jest. Wiosna. Radosny, wiosenny zapach kwitnącego jaśminu, przełamany uspokajającą nutą zielonej herbaty i świeżym, wyrazistym aromatem grejpfruta. Ale ładne. Chyba sobie zaraz zapalę. Zobaczymy, jak będzie to intensywne. Ale jak tutaj wącham, to bardzo ładny zapach. Adaś się boi, no, Biedromixa, a koty dostały ADHD. Się zaczepiają. Robię pizzę i mam tutaj przygotowane pieczarki, paprykę, cebulę, ser oraz ananas. Za chwilę to będę posmażać te trzy składniki. Tutaj mam przygotowaną już
deskę pod ciasto. No, za chwilkę. A tutaj robi się ciasto właśnie w Biedromiksie i już za chwilkę się skończy. I Wam to pokażę, jak wyszło ciasto. Ogólnie używam przepisu pierwszego lepszego z internetu, ale oczywiście Wam podlinkuję, bo część osób pyta. I to wygląda tak. Nie wiem, czy nie będę musiała dosypać trochę mąki. Okej, dosypiamy trochę. Więc za każdym razem wychodzi to inaczej. Czasami muszę dosypywać, czasami nie, więc nie wiem w sumie od czego to zależy. Pewnie od drożdży, ilości oliwy, bo w sumie teraz na oko dodawałam. Nie łyżkę, tylko na oko. Nie bój się, kochanie. Na rączki.